Na 100 dni przed maturą tańczą poloneza, a potem bawią się przez całą noc. Tak wygląda tradycyjna studniówka. W Tarnobrzegu niektórzy ten przedmaturalny bal mają już za sobą, inni wciąż czekają na tę wyjątkową noc. Studniówka jest to ostatni bal przed naszym egzaminem dojrzałości. Jest to czas, kiedy możemy się wybawić, bo później już zostaje nam tylko nauka. Czymś wyjątkowym na pewno. To jest raz w życiu się takie coś zdarzy, no i to jest wyśmienite. To jest ogólnie podsumowująca po prostu wszystkie lata naszej nauki. Jest to miłe spędzenie czasu ostatniego z kolegami i z przyjaciółmi. Studniówka trwa jedną noc, ale trzeba się do niej odpowiednio przygotować na długo przed jej rozpoczęciem. Nie jest łatwo znaleźć odpowiednią kreację, fotografów, którzy uwiecznią chwilę młodzieńczego szaleństwa, ani bezbłędnie nauczyć się poloneza, który w wykonaniu wszystkich klas danej szkoły tradycyjnie rozpoczyna studniówkowy bal. Przygotowywaliśmy się przez dobre kilka miesięcy, od tamtego roku nawet. Układ mieliśmy naprawdę trudny. Na początku zdawało nam się, że nie damy rady, że będziemy musieli zmienić. Narzekaliśmy, mówiliśmy, że to nie jest dla nas. Ale pani przy swoim upierała się, że powinniśmy go zatańczyć i zatańczyliśmy i stwierdzam, że wyszło nam przepięknie. Mieliśmy dosyć skomplikowany układ. Przygotowania trwały chyba od listopada. Poświęciliśmy na to dużo czasu, ale myślę, że wszystko wyszło okej. Prób było wiele, wiadomo, dużo krzyków, nerwów. No ale jeżeli chodzi o całość, to wyszło wyśmienicie. Jeden raz, właśnie ten główny raz. Wszystko bezbłędnie poszło, tak jak miało być. Każdy był zadowolony z tego, co widziałam. Po zatańczeniu poloneza rozpoczyna się szaleństwo, które trwa aż do białego rana. I choć bal studniówkowy to symboliczny start odliczania dni do egzaminu dojrzałości, jakim jest matura, tej nocy zdecydowanie nikt się nim nie przejmuje. Na naukę jeszcze przyjdzie czas. Mam postanowienie, że po studniówce zaczynam się uczyć. Lepiej późno niż wcale. Uczyłam się od początku, więc teraz to tylko powtórka. Aż już tyskują. 100 dni no to w sumie dużo czasu nie zostało, także myślę, że trzeba się wziąć w garść i po prostu jakoś zacznę maturę później i iść na studia dalej. Niektóre szkoły mają zwyczaj wybierania króla i królowej studniówkowego balu. Uhonorowani takimi tytułami muszą zaprezentować wspólny królewski taniec. Studniówka to ważne wydarzenie dla młodych ludzi, które wspomina się z uśmiechem na twarzy jeszcze przez wiele długich lat.